W ciągu najbliższej doby pogodny wyż osłabnie, a od zachodu zacznie wkraczać deszczowy front, czyli jutro przyda się parasol. Aleksandra Kostka, zapraszam na aktualne prognozy. Te deszczowe informacje nie będą dotyczyć krańców wschodnich naszego kraju. Na pozostałym obszarze deszczowe chmury sprowadzi front atmosferyczny związany z niżem znad Europy Północnej. I przed frontem będzie jeszcze do nas płynąć ciepłe powietrze, ale tuż za nim zacznie docierać do nas to chłodniejsze. Tymczasem w nocy na termometrach od 1 do 6 stopni i słabe opady deszczu w pasie od wybrzeża przez Polskę centralną po Górny Śląsk. Silniejszy wiatr na zachodzie. Z kolei w części południowo-wschodniej nad ranem mogą tworzyć się gęste mgły. Jutro już w pierwszej części dnia wyraźnie od zachodu pogoda zacznie robić się deszczowa i wietrzna. Z kolei im dalej na wschód, tym pogodniej, a od Lublina po Rzeszów i Kraków prawie że bezchmurnie. Nie ma sprawiedliwości na tym świecie. Na termometrach od 9 do 14 stopni. Po południu wpływ chłodniejszego powietrza sprawi, że na północy i na zachodzie temperatura nie wzrośnie zbyt wiele i tam też będzie mocniej wiał wiatr. Ale za to na południu kraju termometry mają wskazywać nawet do 18 stopni. Poza tym wszędzie w prognozach deszcz, a na północy niewykluczone wiosenne burze. Ciśnienie 1002 hektopaskale. W niedzielę chłodniej. Poza tym zanikające opady deszczu wzdłuż naszej wschodniej granicy, a pod wieczór także na Pomorzu Zachodnim. No i wciąż miejscami silniejszy wiatr. W poniedziałek bez opadów tylko na południowym zachodzie, poza tym deszczowe chmury i aż 10 stopni różnicy między wschodem a zachodem naszego kraju. We wtorek pogodnie i przyjemnie ciepło, od 14 do 20 stopni i środa też z wysoką temperaturą, od 17 do 21, a deszcz jedynie w pasie nadmorskim. W Wielki Czwartek miejscami deszczowo, na północy chłodniej, ale na południu wciąż ciepło. Czyli na przełomie marca i kwietnia będzie wręcz idealna pogoda na przedświąteczne porządki. Do zobaczenia.